Co do całej konferencji, no to cieszę się, bo rozjaśniło mi to strukturę tego pinu, który macie stworzony i rozwijacie, bo chciałbym się też zainteresować tą kwestią. Ja ze swojej strony się bardzo cieszę, że sporo się nauczyłem na tym spotkaniu. Poprzez poszczególne wystąpienia dotyczące czy spraw społecznych, czy spraw psychologicznych, czy z elementów prawnych, czy no, kilku innych spraw. Miałem okazję dowiedzenia się czegoś, czego jeszcze nie wiedziałem. Z drugiej strony skonfrontowania swoich poglądów. Przyznam, że tutaj najmocniej dyskutowałem z Łukaszem. Mieliśmy tę okazję, natomiast być może udało się troszeczkę powiedzieć na temat PIN-u jako pewnej organizacji, która daje jakąś szansę i jest otwarta na współpracę. Mam nadzieję, że wzbudziło to zainteresowanie. Natomiast świetną sprawą jest to, że być może pierwsze takie opracowanie dotyczące etyki w tych obszarach, o których mówiliśmy, to są obszary konferencji powstanie, albo będzie taki zaczyn do tego, żeby to powstało. I bardzo mi się podoba ta idea dotycząca jakby tworzenia. Oczywiście to jest być może mission impossible, ale taki na przykład pomysł na stworzenie takiej metaetyki zawodów, prawda? Która by w pewien sposób, w sposób abstrakcyjny zbierała to wszystko i potem wyprowadzenia jakichś wzorców, prawda? Oczywiście nie chcę wchodzić w jakąś tam naukę zwaną etyką, no bo nie wiem, czy mam do tego predyspozycji czy możliwości, ale konferencja naprawdę bardzo interesująca i wiele wnosząca moim zdaniem. Dla mnie najważniejszymi efektami konferencji było możliwość wymiany poglądów na temat etyk, podzielenia się, możliwe, że uwrażliwienia na sprawę etyki w zawodzie psychologa, wykazaniem z jednej strony pewnych nieprawidłowości, z drugiej strony przedstawieniem tych rzeczy, które były dla mnie ważne, i poddanie pod pewien osąd, pewnych działań, czy są na granicy etyki, czy już tą granicę przekroczyły. Bardzo istotnymi rzeczami była możliwość powołania fundacji związanej z etyką i wymiany pomiędzy nami metodami działań, które tej etyce mają sprzyjać. Ponieważ każdy z nas troszeczkę inaczej patrzy na problemy, począwszy od spojrzenia grupowego, socjologicznego, psychologicznego, czy bardzo szczegółowego, na przykład prawnego, czy mediacyjnego.